Cześć, witajcie z tej strony z Maslo. Jeżeli ktoś z Was jeszcze używa soketu 775, jest bardzo prosty sposób, jak możecie tanim kosztem bardzo przyspieszyć swoją platformę. Przykładowo, jeżeli używacie super wydajnego procesora E8400, który jest dwurdzeniowy, jednak gdybyście zapragnęli jeszcze więcej mocy, możecie to zrobić w prosty sposób, pakując do takiej Waszej płyty pod soket 775 procesor Xeon lub, jak niektórzy wolą, Xeon. Oczywiście nie jest to oficjalna sprawa i nie możemy sobie od tak po prostu wsadzić procesora serwerowego z soketu 771 do soketu 775. Jednakże na całe szczęście moderzy jak zawsze wyszli nam naprzeciw i możemy to zrobić w bardzo prosty sposób. No, może nie bardzo prosty, ale dość prosty i myślę, że każdy z Was powinien dać sobie z tym radę. Sprawy manualne też nie są jakieś bardzo trudne. Tak więc warto tutaj nadmienić, że nie wszystkie płyty główne są wspierane do tego moda, jednakże jest to zdecydowana większość. Dokładną tabelkę będziecie mieli w opisie, więc polecam sprawdzić. Ja dla przykładu użyłem płyty, której użyłem przy okazji filmu o E8400. Jest to płyta Asusa, nie jest to jakaś bardzo high-endowa, jest to płyta na chipsecie G41. Co fajne, obsługuje ona już DDR3. Co do płyt Asusa, jest bardzo fajne narzędzie, które pozwala nam zmodyfikować BIOS. Jak robimy tego moda? Po pierwsze, musimy mieć procesor. Ja dla tego przykładu użyłem Xeona E5440. I niektórzy z Was mogą się zastanawiać, hej, a dlaczego nie X5450 lub 60? Otóż prawda jest taka, że te procesory są niewiele szybsze, a kosztują zdecydowanie więcej. I okej, gdyby ktoś z Was chciał się pobawić w overclocking, jak najbardziej, kupcie sobie tą wyższą wersję, ona na pewno się lepiej wykręci. Jednak ja w tym materiale nie będę niczego kręcił. Drugą rzecz, którą potrzebujemy kupić, to bardzo prosty adapter. Adapter wygląda w ten sposób, jest to taka malutka naklejka, którą naklejamy po prostu na piny. Tutaj akurat to naklejanie na piny jest to dość precyzyjna sprawa i należy to przykleić właśnie w taki sposób. I tutaj mamy oznaczenia trójkąta do trójkąta. Kolejnym krokiem jest zmodyfikowanie BIOS-u, które wcale nie jest tak straszne, jak brzmi. Gdy ja pobierałem najnowszy BIOS ze strony producenta, nie chciał on się załadować poprawnie do MM-Toola, tak więc co zrobiłem? Czyli po prostu zgrałem aktualny BIOS, który już miałem w płycie głównej, zgrałem go sobie na dysk, załadowałem go do MM-Toola i teraz pokażę Wam, jak wygląda proces preparacji BIOS-u. Tak więc w pierwszej kolejności musimy uruchomić MM-Toola, załadować sobie nasz ROM, następnie przechodzimy na zakładkę CPU Patch, wybieramy naszego patcha, czyli są to te mikrokody do Xeona, klikamy Apply, następnie zapisujemy ROM, polecam to zrobić jako i tutaj nasz. Jak widzicie, pojawił nam się tutaj pliczek ROM, który po prostu musimy wgrać. Tak więc, gdy mikrokody zostały już dograne, jedyne co musimy zrobić, to sobie po prostu ten BIOS wgrać. I polecam jeszcze sprawdzić na starym procesorze, czy płyta rzeczywiście odpala, czy wszystko jest ok. Jeżeli tak, możemy przejść do kroku ostatniego, czyli do montażu. I tutaj również przy montażu musimy się wykazać odrobiną umiejętności manualnych, mianowicie płyty pod 771 mają inaczej zrobione wycięcie niż te pod 775. Jest to po prostu zrobione po to, żeby ktoś nie wsadził właśnie procesora z soketu 771 do soketu 775. Czyli zasadniczo to, co my teraz robimy. Nożem do tapet bardzo delikatnie, bardzo ostrożnie obciąłem plastiki, które blokują właśnie włożenie takiego procesora. Z tym tutaj mówię, uczulam, róbcie to bardzo delikatnie. Spotkałem się również z takimi praktykami, że niektórzy wymontowują cały ten plastik. Jeżeli da się to zrobić na Waszej płycie, no to jest to na pewno lepsza opcja i mniejsze ryzyko, że pokrzywicie sobie piny. Tak więc po starcie systemu wszystko powinno się zgadzać, powinniśmy mieć do dyspozycji naszego czterordzeniowego Xeona. No i wszystko fajnie. A jak ten Xeon działa? Powiem Wam, zaskakująco dobrze, jak na procesor za 30 zł. W Cinebenchu dostajemy wynik około 305 punktów, no czyli nie jest to jakiś super spektakularny wynik, ale myślę, że do takiego codziennego użytkowania, przeglądania internetu, czy nawet pracy biurowej, a nawet
gier, i to niekoniecznie tych lekkich, taki procesor spokojnie wystarczy. Żeby sprawdzić, jak ten cały procesor będzie się zachowywał przy graniu, żeby też nie nadwyrężać budżetu, wziąłem tutaj do dyspozycji starego dobrego Radeona HD 4870, którego możemy kupić za mniej więcej 50 zł z 1 GB VRAM-u. Przy testach gier jest naprawdę w porządku. Need for Speed Most Wanted chodzi na bardzo stabilnym klatkarzu, no i gra w niego jest jak najbardziej przyjemna. Mówimy tutaj oczywiście o wymaksowanych detalach, rozdzielczości Full HD. Na kolejny rzut idzie Counter-Strike Global Offensive. I tutaj również byłem bardzo zaskoczony, że nawet na tak starej karcie graficznej uzyskujemy średnią klatek powyżej 100 FPS-ów. I fakt, nie jest to może wynik, który zadowoli prosów, jednakże jeżeli ktoś z Was szuka prostego upgrade'u do Waszego PC-ta lub może chciałby sobie poskładać nawet takiego z Xeonem, no to myślę, jest to naprawdę świetna opcja, bo niewielkim kosztem jesteśmy w stanie komfortowo grać w Counter-Strike'a. Lecąc dalej, mamy League of Legends. Również bardzo popularną grę, która działa na DirectX 9. No i tutaj również przy wymaksowanych ustawieniach, przy rozdzielczości Full HD mamy klatki na poziomie 80. No i tutaj myślę, że jest to komfortowa sprawa, jednakże jeżeli ktoś z Was gra ARAMy, no to pewnie suwak detali trzeba by zmniejszyć nieco niżej, tak żeby mieć komfortową ilość klatek. Na sam koniec wisienka na torcie, czyli gra, która w pełni wykorzystuje wcześniej wspomnianego Radeona. Jest to GTA 5, które działa na DirectX 10.1 w tym wypadku. Są ustawienia minimalne, jednakże rozdzielczość Full HD. No i tutaj cieszymy się średnią klatek w okolicach 30. I słuchajcie, GTA 5 jest spokojnie grywalne, nawet na tak starej karcie graficznej, więc można powiedzieć, że procesor ma duży zapas mocy i nie występują problemy z doczytywaniem tekstur, tak jak miało to miejsce w przypadku procesora E8400. No i słuchajcie, moi drodzy. Myślę, że jest to naprawdę całkiem spoko opcja. Jeżeli ktoś z Was ma płytę na 775 i jeszcze nie ma tam wsadzonego Xeona lub jakiegoś topowego quada, no to myślę, że bardzo polecam to zrobić, ponieważ bardzo tanim kosztem i odrobiną nakładu pracy jesteśmy w stanie niesamowicie przyspieszyć naszego peceta. Co więcej, ja tutaj użyłem bardzo słabej karty graficznej i myślę, że gdyby pokusić się tutaj o jakiegoś GTX-a 660, nadawałby się również całkiem nieźle do nieco nowszych gier, takich jak Wiedźmin 3, Overwatch, czy może nawet Fortnite. Dlatego, moi drodzy, powiem Wam, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym procem, że ma taki niezły wygar i że kosztuje zaledwie 30 zł. Więc jeżeli ktoś z Was ma słabego peceta i myśli nad kuszącymi 4 rdzeniami, no to myślę, taką konfigurację, jak dzisiaj Wam złożyłem, jesteście w stanie skompletować za mniej więcej 400-350 zł, jak dobrze poszukacie, więc hej, nic tylko brać. Tyle z mojej strony, mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Jeżeli tak, to zapraszam do zobaczenia innych moich filmów. Tyle z mojej strony, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie, BIOS!